Chciałam serdecznie Państwa powitać na tym dla nas, dla Nextbike'a niecodziennym dniu, czyli otwarcie kolejnej stacji Nextbike'a na terenie hali stulecia przy Centrum Poznawczym. Natomiast bardzo ważnym elementem tego dzisiejszego otwarcia jest fakt, że jest z nami pan Jacek Szust, który milionowy raz wypożyczał rower w systemie Nextbike'a. Jest nam bardzo miło, że to wydarzenie miało miejsce we Wrocławiu. I dzisiaj możemy przekazać panu Jackowi dyplom z okazji właśnie tego milionowego wypożyczenia oraz voucher na bezpłatne przejazdy rowerami Nextbike'a. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Przy okazji chciałam powiedzieć, że są z nami osoby, bez których nie doszłoby do postawienia tej stacji, czyli przedstawiciel hali stulecia, pani Karolina Harewicz oraz pan Artur Wesołowski, który odpowiada za budowę infrastruktury rowerowej we Wrocławiu. Zacząłem wypożyczać rower miejski nie dlatego, że nie miałem roweru, tylko że wygodniej jest miejski rower pożyczać niż brać swój. No i co potem się stało? Z dwóch powodów. No. Po pierwsze, żeby wziąć swój, to muszę pójść do rowerowni, odpiąć go, później otworzyć drzwi, zamknąć drzwi. To jest większy problem niż po prostu podejść na stację i zrobić to szybciej. A poza tym rower swój ogranicza. Można gdzieś pojechać na miasto, a później mieć inne plany. No. Chciałbym bardzo, żeby panie Jacku, żeby pan jako pierwszy wypożyczył rower z tej stacji i się przejechał. Wypożyczenie roweru w systemie Nextbike jest bardzo proste. Wystarczy, że zarejestrujemy się na stronie www.nextbike.pl i zalogujemy się tam, wpłacimy opłatę inicjalną, a potem możemy wypożyczać rower za pomocą terminala, za pomocą call center albo aplikacji mobilnej. Wystarczy, że zeskanujemy QR kod, a system powie nam, jaki jest numer szyfrowy zamka i możemy jechać na wycieczkę. Bardzo ważną rzeczą jest to, że jednorazowe zarejestrowanie się w systemie Nextbike'a daje nam możliwość korzystania z tego systemu na całym świecie. Uzyskujemy dzięki temu dostęp do 16 000 rowerów.